Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie studiować będziemy. Na temat rodziny, konkretnie czas na rodzinę. A dzisiaj tematem studiów będzie dokonywanie wyborów. Razem ze mną. W studium będą brali udział Dawid, Waldemar, Leszek, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że studiować będziemy słowo Boże, to jest Boże słowo napisane pod adresem albo napisane przez Ducha Świętego. Chcemy prosić, abyśmy go właściwie rozumieli, jak również właściwie przekazali. Módlmy się. Nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że po raz kolejny możemy pochylić się nad Słowem Twoim, możemy otworzyć. Biblię, ale nie tylko Biblię, nie tylko Pismo Święte, ale również możemy otworzyć nasze serca i czekać na Twoje prowadzenie i na Twoje słowo do nas. Daj Panie, abyśmy, aby nasza lekcja była ku zbudowaniu, duchowemu zbudowaniu nas samych, ale przede wszystkim naszych widzów. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to i Ciebie wysławiamy, Ciebie wielbimy i Ciebie zapraszamy, abyś był z nami, był i prowadził nas podczas tego studium. Amen. Amen. Warto na wstępie zadać pytanie. Jakiego człowieka Bóg stworzył w przeciwieństwie do wszystkich innych istot stworzonych? Jakiego Bóg człowieka stworzył? Czym się różnił od innych istot? Człowiek się przede wszystkim wyróżniał jedną taką bardzo znaczącą, podstawową kwestią. Człowiek posiadał wolną wolę wolną wolę wyboru. Mógł wybierać. Nie był uzależniony od nikogo. Prawda? A mało tego, Pan Bóg bardzo zaryzykował, ponieważ dał człowiekowi wolną wolę nawet wybrać bunt przeciwko niemu. Tak. To był Boży wybór. Na tym polegało podobieństwo człowieka do Boga czy odwrotnie, oczywiście. Że... Ten się różnił od wszystkich innych i na tym polegało jego podobieństwo. Bardzo ładnie to określił wielki myśliciel, przywódca ludu Bożego, Jozue, i warto ten tekst przeczytać z Księgi Jozłego, 24 rozdział i 15 wiersz. Może Leszek przeczyta. A jeśli się by wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi Ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom Amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Tak. Mamy dowód właściwego wyboru. Jeżeli chcecie obrać sobie. Jozue podkreślił inną drogę, inny sposób, proszę bardzo, ale ja i do mój będziemy służyć Panu, kierować się nim. Mamy tu piękny obraz decyzji, wolność z jednej strony i możliwość wyboru. Czy tak, czy tak. Ale przy wyborach no, zawsze jest bardzo ważna decyzja. I Jozue tutaj mówi o swojej decyzji, ale jej nie narzuca, nie zmusza. Mówi, moje postanowienie jest takie, a wy musicie wybrać. Nas też to dotyczy. Każdego dnia musimy wybierać, musimy decydować o wielu różnych sprawach. Czasem wydawałoby się błahych, a czasem bardzo zasadniczych. No i oby to były dobre wybory i właściwe. Tak. I w Słowie Bożym mamy przykłady tych dobrych wyborów. Niech one dla nas będą zachętą. Może przy tej okazji, jeszcze wyboru Jozłego, możemy zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Otóż e, naród izraelski, który wy, został wyprowadzony przez Boga z, z Egiptu, e, doszedł do ziemi, którą Bóg obiecał im. E, za pierwszym razem nie weszli, e, prowadził ich Mojżesz, teraz prowadzi ich Jozue. Jest przywódcą. I z reguły to jest tak, że jeżeli w tamtych czasach, szczególnie, było to tak, że przywódca narzucał swoje poglądy, i poddanym. Czyli on decydował za nich, co mają robić, i jak w co wierzyć. Współcześnie też czasem. Tak, tak. współcześnie też. W co mają wierzyć. Tak. A w tym wypadku Jozue podobnie chyba dobrze rozumie wybór, jaki dał Bóg każdemu człowiekowi, że to jest indywidualna rzecz. I tutaj ten indywidualną, tą indywidualną decyzję widzimy. Jest tutaj... Pięknie był uwypuklona. Tak, ale na czym mamy się oprzeć? Jakie myśli są w słowie samego Boga, abyśmy dokonywali dobrych wyborów? Bardzo ładny wiersz z listu do, napisał apostoł Paweł, z listu do Efezjan w rozdziale pierwszym. Może przeczytajmy szczególnie rozdział czwarty. Może Waldemar odczyta. Czytam z listu Pawła do Efezjan z pierwszego rozdziału, wiersz czwarty. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego w miłości. Tak. A więc z takiego wyboru. Oczywiście Bóg dokonał, abyśmy takimi byli. I to jest podkreślone jeszcze przed założeniem świata. Mhm. A przeczytajmy z drugiego listu do Temoteusza, pierwszy rozdział, ósmy i dziewiąty wiersz. Tak. Nie wstydź się zatem świadectwa pana naszego ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Tak. I na podstawie tych wierszy, co możemy podkreślić? Kto dokonał jakiego wyboru no i na jakiej podstawie tego wyboru dokonał? Kiedybyśmy czytali ten werset z listu apostoła Pawła do Efezjan, od pierwszego tam wersetu właśnie do czwartego, to można byłoby takie taki wniosek, że apostoł tutaj mówi o tym, że został on wybrany przed założeniem świata, że ma być apostołem, bo tak się przedstawia tam w tym pierwszym wersecie bodajże. Ale jak czytamy te kolejne wersety, i tu gdzie on się przedstawia jeszcze w innych miejscach, na przykład do, do Tytusa, to wtedy widzimy, że ten wybór to jest Boży Wybór, tak, ale on dotyczy każdego człowieka. Dlatego, że to jest wybór miłości. Bóg zaplanował to w oparciu o miłość, o to, że wiedział, że co się wydarzy, że człowiek upadnie i tak dalej. Zaplanował Jego ratunek i to wszystko było oparte właśnie na miłości. W wspaniałym tekście z Ewangelii Jana jest mowa, że Bóg ukochał cały świat. I tu też czytaliśmy przed chwilą o Jego wielkiej miłości: że tak. wybrał dlatego, że nas kocha i po to, żebyśmy się dobrze czuli, czyli byli święci, bez nagany. Przed, przed jego obliczem, żebyśmy się nie musieli wstydzić. Bo niestety, to co czytał Dawid, czasem wybory powodują pewien wstyd, by się wydawało. I apostoł Paweł zachęca, żebyście nie wstydzić wyborów. Ten wybór Boga przed założeniem świata nie podlega też na tym, że wybrał ludzi i żeby daje im siłę do tego, żeby byli sprawiedliwi. Żeby, mógłby, żeby mógł ich zbawić. Bóg ten swój wybór oparł na ofierze Jezusa Chrystusa. Tak. Swojego Syna. Tam jest to słowo ważne na podstawie łaski. Łaska zadecydowała. Boża miłość i Boża łaska zadecydowała o tym, że wybrał nas z takimi i że dzięki Jego łasce My możemy się takimi stać. I trzeba jeszcze rozszerzyć tą myśl, myślę, o to, że nie wybrał jakiejś grupy ludzi przeznaczonej do zbawienia, tylko wybrał cały świat. Boża tak, tak. miłość, Boża ofiara, mhm. ofiara w Chrystusie Jezusie powołała cały świat do zbawienia. Życie było dane każdemu człowiekowi. Ostatecznie jesteśmy istotami, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, prawda? Z wolną wolą, wolną wolą wyboru i możemy odrzucić to zbawienie. Oczywiście. W, no, w historii kościoła istnieje coś takiego, preegzystencja, że Bóg wybrał przed założeniem świata jednych do zbawienia, a innych niestety do potępienia, ale to, co słusznie Dawid podkreślał, Bóg dokonał wyborów w każdego, wszystkich ludzi z tym, że na podstawie tego, co już podkreślali, podkreślaliśmy, mamy wolny wybór. Możemy to, to wybranie Boże albo przyjąć, albo odrzucić. I dlatego nie ma czegoś takiego, że no, jest to dokonane już, no i człowiek już tego nie może zmienić. Nie. Wolny wybór, wolna wola decyduje o tym, abyśmy to mogli wybrać. względnie mamy prawo odrzucić. W liście do tytusa to jest ten mhm. wybór jest określony jako przyobiecany. Tak. to ten żywot wieczny zbawienie jest przyobiecane. Więc z obietnicy, jak już mówiliśmy można skorzystać, ale niekoniecznie. Też odrzucić Boże zbawienie dane człowiekowi, każdemu człowiekowi, nie jest łatwo. Bo to można tak. powiedzieć, to jest coś łatwego, ale wyobraźmy sobie przez moment, co to znaczy żyć odrzucając zbawienie. Ile trosk, ile problemów, ile różnego rodzaju rzeczy, które utrudniają nam życie, musimy nabyć, aby de facto być zgubieni. O ile łatwiej jest krocząc za Bogiem, wybrać zbawienie. A tak sami musimy się z tym wszystkim borykać i, tak. i męczyć z tymi problemami, które wymieniłeś. Dokładnie. Dlatego, dlatego tak naprawdę o wiele łatwiej jest być, tak jak chrześcijanie mówią, być zbawionym, niż no, być po tej drugiej stronie. Pomimo to, że no, świat wokół nas może w różny sposób na nas również oddziaływać. I dlatego też jest podkreślone, że są te dwie strony albo dokonamy tego wyboru, albo też znajdziemy się po tej przeciwnej stronie, w wyniku tego że możemy znaleźć się tam, w tym miejscu, które przeznaczone jest dla sprawcy złego i jego aniołu. Dlatego ten właściwy wybór no, jest wielkim błogosławieństwem dla nas. Dobrze. A teraz powstaje pytanie, w jaki sposób możemy dokonać tego, dokonywać tych właściwych wyborów, bośmy podkreślili, że to codziennie przecież no no, dokonujemy. W jaki sposób, na jakiej podstawie, co nam może pomóc do dokonywania tych dobrych wyborów? Jest... Tak, tak się mówi potocznie. Gdybym wtedy był taki mądry, to bym mhm. zrobił tak albo tak albo inaczej. Mhm. Do wyborów potrzebna jest mądrość. No ale człowiek nie wie wszystkiego w ogóle, a czasem tak. w danej chwili też po prostu nie wie. Brakuje tej mądrości mhm. i tu teraz pytanie. Skąd wziąć mądrość? Jak to zrobić, żeby jednak być mądrym? Tak, zgoda. Jaki sposób dokonywać albo w jaki sposób zdobyć tą mądrość, dzięki której możemy dokonywać mądrych wyborów. I tam jest podkreślone, że komu brakuje tej mądrości, to jest apel, czy zwrócona uwaga, co należy, co można uczynić. Tak, apostoł Jakub tak, tak właśnie sugeruje, a wręcz prosi. Jeśli komu brakuje tej mądrości, niech prosi. Tak. Oto, a u Boga jest. Tyle mądrości i tyle dobroci, tyle serca, że udzieli. I, i tu jest taki piękny przywilej i zaszczyt modlitwy, tak? że w modlitwie możemy prosić, możemy przedstawiać nasze problemy, nasze sprawy Bogu, Ojcu, który jest mądrością wielką. A on obiecał, że udzieli tej mądrości do wykonywania, do, do, do podejmowania właściwych decyzji. A więc o, Bóg jest gotowy, jeżeli go będziemy prosić, udzielić, udzielać nam tej mądrości. To jest pierwsza rzecz. Co jeszcze możemy uczynić, chociażby według <laughs> drugiego listu do Tymoteusza 3,16? Więc chciałem wrócić do słów Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza. Tak. Tam są ten, 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 ten słynny wybór człowieka, który miał zbudować dom. Mm -hmm. I przy okazji, no wiemy jak się sprawa skończyła: jeden zbudował na piasku, drugi na skalę. No i jak to się stało? Skąd ten dobry wybór tego człowieka? Pan Jezus mówi tak, każdego więc, kto słucha słów moich i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym. Więc musimy otoczyć się Słowem Bożym z tak. każdej strony. Ja nie wiem, w dzisiejszych czasach jest to bardzo łatwo zrobić, czy to słuchać Słowa Bożego w samochodzie, czy przy każdej dostępnej okazji. Taka prosta rzecz, prawda? Możemy, 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 możemy słuchać, możemy czytać, możemy rozmawiać o Słowie Bożym. To na pewno naprawdę poprowadzi nas w dobrym kierunku i pozwoli nam podejmować dobre wybory. Tak, proszę bardzo, Leszek. To może w kontekście tych słów przeczytam z, pierwsz, z drugiego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału i tam werset 16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Tu szczególnie to słowo całe pismo jest przeznaczone, jest odpowiednie do, do wychowania nas sprawiedliwości, abyśmy tą właściwą drogą podążali, nie od czasu do czasu, ale tak jak podkreślaliśmy, abyśmy codziennie otoczeni byli Słowem Bożym, słuchali tego Słowa Bożego i dokonywali tych właściwych wyborów. To pięknie wszystko no, brzmi tak. i wygląda, ale do tego Słowa Bożego jeszcze trzeba mieć. Zaufanie. Tak. Mhm. Możemy się i otoczyć, i słuchać, ale trzeba zaufać i podążać za tym słowem. Że jest to Słowo Boga, o którym mhm. mówiliśmy, że jest dobry, miłosierny, łaskawy. I... W, w księdze przypowieści jest taki, taki mhm. fragment. Zaufaj, a. Nie uważaj się sam za mądrego. Mhm. Dobrze. No, są A więc takie bardziej, może, proszę. powiedziałbym takie przyziemne sposoby na to, żeby podejmować właściwe decyzje, o których też w piśmie świętym czytamy, jak choćby w przypowieściach. To jest przypowieści 15:22. Tak. I tam jest napisane, że, jak, że tam, gdzie nie ma rady, to nie ma powodzenia, a tam, gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Czyli taki wniosek, że jeżeli sami będziemy podejmować decyzje, bo według własnego uznania, to nie zawsze może to przynieść właściwe rezultaty. Choć, a w przypadku, kiedy, kiedy słuchamy rad też innych, możemy podejmować z reguły lepsze decyzje, nie? Tak. Choćby na tej zasadzie, że inni przedstawiają swoje poglądy, możemy zweryfikować własne na tej podstawie? Przy dokonywaniu tych wyborów y y trzeba jednak tak y ostrożnie y podchodzić do tego, bo wydawałoby się, że jakiś tam problem, modle się i nagle y jest. Y Odpowiedź. To nie zawsze tak działa. Tak jak tutaj przedstawiliśmy, Pan Bóg odpowiada przez swoje słowo, przez doradców, przez innych ludzi, przez sytuacji, w jakiej się znaj znajdujemy, również przez to, że nam daje, że tak powiem, zdrowy rozsądek, rozum, który pozwala nam wyciągać wnioski. Z tego, co przeżyliśmy, z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy. Pan Bóg, my, my czasem pytamy o jakąś rzecz, o poradę, a Pan Bóg już dawno tę odpowiedź dał i umieścił ją, mhm. czy to w Słowie, czy, czy nawet wśród naszych sąsiadów, że tak powiem. Tak. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy dobierali sobie doradców. Ale jakich doradców, dobrych doradców, właściwych doradców, tu szczególnie możemy przeczytać słowa z przypowieści 17 rozdział i 17 wiersz, może przypowieści 12 rozdział i 26, może najpierw przeczytajmy mm, przypowieści 12 rozdział i 26 wiersz. Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce. Czyli tu jest rada, tu jest rada udzielona. Jakich doradców mamy wybierać? Sprawiedliwych, dobrych, postępujących zgodnie z wolą Bożą. Proszę bardzo. Siedemnasty rozdział i siedemnasty wiersz tak. księgi przypowieści. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli. Skoda. Dobrze byłoby mieć takich przyjaciół i życzyć sobie tak. o, takich okazujących miłość. Mhm. Dobrze, czyli jest to kolejna Boża rada, aby, aby podejmować te właściwe decyzje, e, dobierać sobie doradców, ale dobrych doradców sprawiedliwych doradców miłosiernych doradców, którzy życzą nam. Dobrze, tak. Bo te konsekwencje wyborów y, mogą y, być nie tylko jedno, czy jednodniowe, czy tygodniowe. W 18 rozdziale mm -hmm. cytowanych y, przy powieści Salomona y, czytamy: Są bliźni, którzy przywodzą do Zguby. zguby. Y, i tu się trzeba bardzo dobrze zastanowić, że to nie tylko chodzi o to, że stracimy tysiąc złotych czy, czy dobre imię, ale to może być nawet nasza zguba. Tak. I może to być również zguba naszych najbliższych w rodzinie, dzieci czy innych członków rodziny. Jeżeli dobieramy sobie złych doradców i ich słuchamy, to sami stracimy na tym, sami gubimy się, jak również nasi najbliżsi. Więc bardzo ważne jest mieć dobrych doradców. Ale teraz jak rozpoznać takiego doradcy, że ten jest dobry, a ten niedobry, albo odwrotnie? No to jest poważne pytanie. No dwudziesty drugi rozdział przypowieści dwudziesty czwarty wiersz nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym nie obcuj z mężem porywczym tak tu już są pewne cechy które sugerują że lepiej lepiej nie tak porywczy, szybki, który szybko decyzje, nie, nie, nierozważnie, nierozsądnie oczywiście podejmuje. Czy przypatrujemy się też jego życiu, jak w jego życiu, no, jak on w swoim życiu podejmował właściwe decyzje. Jeżeli podejmował właściwe decyzje, możemy też słuchać jego. No, Dochodzimy do, tutaj do istoty rzeczy, że przede wszystkim, no, gdy dokonujemy wyboru no, partnera życiowego, tu dotyczy to szczególnie małżeństwa. I co Słowo Boże no, w tym wypadku nam doradza? Przeczytajmy niektóre myśli oczywiście z, z listu Jakuba, pierwszy rozdział, dwudziesty trzeci, dwudziesty piąty wiersz i jeszcze inne e, tam są rady udzielone. Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Tak. A więc pierwsza rada, taka konkretna rada, jeszcze są inne wypowiedzi Słowa Bożego, że ten, który no, posługuje się czy korzysta z dekalogu i. i, i Swoim życiu, no to jeżeli zwiążemy się z takim partnerem, no to będzie to wielkie błogosławieństwo. Bo to, to prawda, że y, ludzie i my też y, mogą pięknie opowiadać, pięknie mm. mówić. I to wszystko, i obietnice, i jakieś tam miłe ciepłe słowa, przyjemne. Mhm. Tylko jak to wygląda w praktyce? Czy, w za, czy za tym idą czyny? Tak. W sytuacjach y, trudnych, jakichś y, ekstremalnych, ciężkich, czy to przekłada się na czyny? To jest bardzo ważny sprawdzian. Tak. R również w stosunku do partnera. Kiedyś w internecie e, widziałem takie bardzo zabawne zestawienie zdjęć par e, małżeńskich, które były z sobą przez dziesięciolecia. I to, co można było zauważyć, to te osoby były do siebie tak bardzo podobne, jak prawie jak bliźniaki. <grym> A to były pary małżeńskie. <grym> tak przyszło mi na głowę właśnie taka myśl, że. Bez, z kim kto przystaje takim się staje jest takie powiedzenie i to jest w dużej mierze prawda bez względu na to jacy nie bylibyśmy a jaka nie, nie byłaby ta druga strona z którą się wiążemy to z, jeżeli żyjemy przez ileś tam lat razem to mamy, oddziałujemy na siebie chcąc, nie chcąc bardzo mocno i upodabniamy się do siebie też chcąc, nie chcąc oczywiście, tak jest Koniec końców, jeżeli takiego wyboru yy, dokonamy, który, no, partnera życiowego, który by w jakiś sposób się nie powiódł, to, to mamy obowiązek się nie upodabniać w jakiś sposób, prawda. Dlatego jest to tak ważne, leżku z tego powodu, który powiedziałeś, że upodabniamy się do siebie. Dlatego trzeba się tutaj dobrze zastanowić. Biblia jest tutaj naszym drogowskazem. Pan Bóg, Pan Bóg kieruje naszymi wyborami, jeżeli poddamy swoją wolę Jemu. Aczkolwiek, no, jeżeli już by się tak zdarzyło. Że bylibyśmy w takim związku czy małżeńskim związku. No, Biblia mówi jasno wtedy, tak? Taki związek, no, jest to nierówne jarzmo, aczkolwiek no, w takim związku należy pozostać. Ale patrząc na Adama, który chciał się upodobnić do Ewy, tak. w, w złym. No i nie za dobrze na tym wyszedł on tak, tak. i my wszyscy przy okazji. Tak. Mhm. Więc trzeba stawiać granice. Tak tutaj. A tak jeszcze przy okazji w liście do Koryntian apostoł Paweł mhm. w 15 rozdziale i w 33 wierszu Wierszo. mówi. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Więc też trzeba zważać na to, jak rozmawiamy, jak przebiegają rozmowy. Wydawałoby się, że to są tylko słowa. Ale te słowa yy, mają moc pewną. Tak. Albo ku dobremu, albo ku złemu. I dlatego też psalmista Dawid 37, psalmie, 27 wierszu, mówi: unikaj złego, tak. a czyni dobrze: unikaj złego, a będziesz żył. Na wieki, tak. A więc unikać złego, czy jeżeli, no bo mówimy tutaj o kon konkretnym wyborze partnera, takiego partnera, który unika złego. I abyśmy, tak jak było podkreślane, gdyby nawet coś zdarzyło się, to jednak musimy iść tą właściwą drogą, a przede wszystkim dokonywać właściwego, wyboru no, tego, z którym chcemy wspólnie razem spędzać życie. Będziemy mieli w, nas tych, w naszych rozważaniach specjalną lekcję jeszcze na temat małżeństwa i dokonania dokonywanych wyborów. Proszę bardzo, Badę Tak, muszę. przy okazji tych wyborów nie zawsze tak się Stanie, że te wybory są wspaniałe, dobre i tylko dobre. Czasem niestety dokonujemy złych, kiepskich wyborów. Tak. No i tu jest właśnie taka pocieszająca myśl Bożego Przebaczenia. Tak. Mhm. Bo tu nie chodzi o to, że. Moja zła decyzja sprawi, że stracę ileś tam pieniędzy, bo to się może zdarzyć. Ale to są decyzje, jak już wspominaliśmy kiedyś, dotyczące nawet naszego albo zgubienia, albo zbawienia. Boże miłosierdzie rozciąga się, Jego łaska, Jego przebaczenie, nawet na te złe decyzje, daje możliwość naprawienia, daje możliwość powrotu, daje możliwość ratunku. Wspomniany przeze mnie Adam, gdyby nie Boża miłość i Boża, Boża ofiara na krzyżu Golgoty, nie mógłby odwrócić tej decyzji. I te, ta, ta decyzja już by była na, tak. na wieki. A konsekwencje dzięki tej konsekwencje tak, 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 tak. To był taki skrót myślowy. Ale dzięki łasce Bożej nawet złe nasze decyzje Pan Bóg może przebaczyć i niejako, niejako naprawić tak. znowu wyprowadzić. I to jest wspaniała nadzieja i cieszmy się tą nadzieją. Tak. I musimy no, z tej łaski Bożej korzystać zawsze. No niestety. Mamy też w Słowie Bożym przykłady złych wyborów. Szczególnie tu w tym wypadku możemy wspomnieć Solomona, który dobrze rozpoczął, a źle zakończył. Może to, co Waldemar powiedział, dobrze, że pod koniec życia się nawrócił. No ale, ale szkoda tych, tych lat no, straconych możemy z księgi. Mądrości Koholeta, drugi rozdział, tam jedenasty i pierwszy wiersz po jedenasty. Może nie czytajmy wszystkich, ale może przeczytajmy drugi rozdział, wiersz pierwszy, trzeci, poprosiłbym może, może Dawidzie, przeczytaj. Drugi rozdział, jedenasty wiersz, Drugi Trzeci, proszę bardzo. Drugi rozdział, jedenasty werset, tak? Tak. I przykładem, i przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jakich sobie przy tym zadałem. A oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Z niczego nie ma pożytku tu pod słońcem. Tak. I tam wymienione są w tym em, drugim rozdziale te wiersze od pierwszego po jedenasty, jakich wyborów dokonywał. Czym się kierował przy dokonywaniu tych wyborów? No, proszę bardzo, muszę czytaliśmy. Proszę przeczytać ten pierwszy werset no, tego. No, okay. pierwszy, no, tak werset, pierwszy werset, chociaż, bo to y, tendencja będzie taka uwypuklona tutaj w mhm. tym pierwszym wersacie. Powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości i użyj sobie, lecz również to było marnością. Trzeba też zaznaczyć, że decyzje Salomona, tak jak i nasze decyzje, pociągnęły konsekwencje nie tylko dla niego samego, tak. ale również dla ludzi wokół niego, tak. dla całego narodu. Tak też jest i z nami. Nie tylko nasze decyzje na nasze rodziny, ale i na nasz krąg, naszych znajomych, przyjaciół, współpracowników. Mało tego to, co pozostawiamy po sobie, nasze, nasza spuścizna po nas, właśnie również w jakiś sposób, tak jak w przypadku Salomona, gdzie tak. po jego śmierci no, stały się rzeczy, które były bezpośrednią konsekwencją jego wyborów. Podejmowanie decyzji wymaga odwagi. Tak. To się tak tylko wydaje, że decyzja to jest sprawa prosta. Nie zawsze. Tak. To tylko tak w telewizji wygląda kawa czy herbata. Prawda? Prosta decyzja. Ale decyzje życiowe dotyczące przyjaciół, dotyczące partnera, decyzje dotyczące wyboru drogi naszego życia. Te decyzje wymagają odwagi. Tak. Może to czasem są niepopularne decyzje, środowisko czy, czy przyjaciele myślą inaczej. Bóg daje odwagę również do podejmowania decyzji. I o tę odwagę przy podejmowaniu decyzji prośmy go. Tak, tak. Abyśmy tych właściwych wyborów, tak jak jeszcze raz wracamy do, Salomon, do Salomona, który powiedział, że czynił to, co, co zapragnęły jego oczy. Oczywiście nie rozsądek, nie słowo Boże, nie szukania rady u Boga. I tak, nieświadomość tego, że mój wybór będzie miał dalekosiężny wpływ nieraz. I dlatego też uważam, że nasze studium było bardzo istotne, bardzo ważne, chociaż dotknęliśmy, jeszcze w następnych lekcjach będziemy na ten temat mówili dotknęliśmy niektórych zagadnień, ale nawet te, któreśmy podkreślili, są niezwykle, niezwykle istotne i ważne. I dlatego podziękujmy Bogu za te wszystkie rady, któreśmy dzisiaj podkreślali, i abyśmy je, z nich korzystali i tak jak Waldemar powiedział, że odważne decyzje, abyśmy podejmowali. Leszek, pomotli się. Panie nasz i Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie, by Ci podziękować za Twoje słowo, za to, że wybrałeś nas, byśmy mogli być zbawieni, byśmy mogli żyć nawet tutaj na ziemi, lepiej niż żyć niż Osoby, które zdecydują inaczej, pójść własną ścieżką bez ciebie. Chcemy, aby każdy, kto słucha tych lekcji, tych, tego studium, aby rozumiał to, że ty, Panie, kochasz każdego człowieka i pragniesz, aby obdarzyć go swoją miłością, aby ten człowiek był szczęśliwy. W Twoje ręce więc się polecamy. I u ciebie, abyśmy zawsze szukali tej mądrości i wskazówek do tego, jak mamy żyć. A dziękuję Ci jeszcze raz za Twoje słowo, którym tak wiele wskazówek możemy znaleźć, do tego, by przeżyć życie jak najlepiej. Obdarz nas swoim duchem, który będzie podpowiadał nam, jakich, jakie decyzje należy podjąć. W za to prosimy. Amen. 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 Wspominaliśmy już, szanowni słuchacze, że codziennie musimy podejmować decyzje i dlatego następne studium, jakie będzie za tydzień, będzie mówiło, jak przygotować się na te zmiany, skoro codziennie musimy podejmować decyzje, ważne decyzje, nawet decyzje, które nie wpływają tylko na nas ale na nasze otoczenie, czy na tych, którzy razem z nami życie spędzają. Serdecznie zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego.